Nie, 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 nie chcę zginąć. Nie, Jezu! Siemano, cześć, witam. Deep Rain by Alexins. Bez zbędnych wstępów. Mamy mapę kolejną z listy Gentle List 2, która to już powoli chyli się ku końcowi. Ale żeby uchyliła się faktycznie, trzeba będzie jeszcze trochę pograć. Zobaczmy, Alesion, co mi za mapę dałeś. Oh, High Object Count, dziękuję. Dziękuję. Co ci się dzieje? Sejwik. Jaki fajny sejwik. Mogę się zabić? O, mogłem się zabić. Dobra, takie monetki mamy. A tam bym się zabił. Ojoj. Nice. Okej. Okay. Jump. A zbierzmy te monetki. Może mi się przydadzą. Siema, Pawciu. Siema, Alesion. O, Alesion, w ogóle wróciłeś do białego skina. Ach, dorwałem. Co ja dorwałem? Jeszcze nie mam tej precyzji, muszę sobie wrócić do... Tak. Tej precyzji, którą normalnie mam, jeśli chodzi o skoki. Nie, 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 nie chcę zginąć. Nie, Jezu! Co mnie zabiło? Co? O co? O co chodzi? Się pytam. O, I love it. Ej, czy ten strumień wpływa na moją... Wow, normalnie mnie przypycha. Fajnie. Fajnie. Lubię takie rzeczy. What? O nie, całą drogę jeszcze raz. Ja nie lubię czekać. W sensie... Nie przeszkadza mi to aż tak, ale no fakt, że muszę tutaj przeczekać, aż winda mnie dowiezie, sprawia, że ten level będzie nieproporcjonalnie dłuższy. Nice. Bez sensu. Wszedłem gdzieś. Ładnie tu. Podoba mi się. Mogę to wcisnąć? O. A to zabija, no tak, to ma prąd, to ma sens. A tam jest drugi przełącznik, rozumiem? Aha, to jest czasówka, świetnie. Czarna moneta, bym prawie nie zauważył. Dobra. Właśnie. Ale fajnie ten zegar odlicza czas. Dopiero zwróciłem na niego uwagę teraz. Ale bardzo fajnie to wygląda. Dobra. Let's go. Nie! Zgniotłoby mnie. Założę się. Dobra, jest zapis. Łańcuchy. O co wam chodzi z łańcuchy? Aha. Ale dziwne, że on się tak chyta. No w sumie jak platforma, po prostu muszę drugi raz kliknąć, żeby się chytnął. Na razie nie ma problemu, zobaczymy. Na dłuższą metę, co te łańcuchy sobą będą prezentować. Bo narzekałeś na nie, więc zakładam, że nie bez powodu. Szczególnie, że ty umiesz grać w tę grę. Dziwne to jest z tymi łańcuchami. O Jezu, co tu się dzieje? Chwila. Okej. A jeszcze sufit mnie zabija.
Okej. Uuu, ale prawie wystrzeliło mi prosto w twarz. Mam już, mam dość, mimo że już to wbiłem. Kamski jak się zatrzymał. Utknął w powietrzu. O Jezus, to było słabe z mojej strony. Dobra, lecimy dalej z tymi łańcuchami. Let's go. Nie no, chcę złapać tę monetę, no. Chcę ją. Mam ją. Ty łańcuch! Weź się zdecyduj, gdzie ty chcesz lecieć, powiedz mi. Dobra, złapałem. Moneta jest, jest git. Ta randomowość tego, jak ten łańcuch się poruszał, była strasznie śmieszna. Tak jakby to faktycznie miało cokolwiek zmienić. O Jezus. O, dobra. Ale widzę, że muszę się łapać w dobrych miejscach, żeby mieć wygodnie skoczyć. To jest spoko. Fajne. Spoko. Mi się podoba. Mi się podoba. No. Się zaczyna. Precyzyjne skakanie. Do którego nie jestem zdolny dzisiaj. Ani w ogóle. Dobra no. Nie będę już taki... po angielsku się mówi humble. Skromny. Co by nie mówić, to ukończyłem ostatnio ten I Wanna Be The Guy. Że dzisiaj nie prezentuję sobą tego samego skilla, ale... Ale nie powinno być źle, nie? Drzwi atakują. Fajny był ten fragment, gdzie trzeba było... What? A dziwnie. Jak ja mam to niby zrobić? Aha! Okej, okay. Dobra. Nie zauważyłem tych łańcuchów. Fajnie to było, gdzie trzeba było unikać tych pocisków niebieskich. No w ogóle bardzo fajny poziom na razie. Aż taki nie za trudny, powiedziałbym. Połowy mapy nie widać, świetnie. Jak w Ninja Gaiden, nie pamiętam, w dwójce, było coś takiego, że widać mapę tylko jak piorun uderza. Aż to było tak irytujące. Dramatyczne. Dobra, uderz w piorunie. Będę przynajmniej wiedział, gdzie lecę. Dobra, złapałem jakiś piorun. Co ten piorun zrobił? Aha, otworzył przejście. Dobra. Okej. Dobra. Przeszedłem. Przydałby się zapis tu. Dobra, to mnie podrzuci i mnie zabije. To robi przycisk za 15 koła punktów. Można mnie zmusić do zagrania w mapę trybu klasycznego. Serio, nie ma tu zapisu? Weźcie mi, dajcie zapis. Ja nie wiem, gdzie ja mam iść, tak na dobrą sprawę. Dużo tu jest czekania na rzeczy, wkurza mnie to. Dobra. Git. Otwarte. Bałem się, że zginę. No może save'ik? Nie?
Ej, tu naprawdę nie ma save'a przez cały ten czas? Czy to co pokój jednak mi zapisuje? Bo lipa by była. A zrobiłbyś, żeby nie robić prywatnych pokoi, tylko wejść na serwer 2? Czemu miałbym tak zrobić? Jak tak raz zrobiłem, że zostawiłem otwarte, to potem było dużo problemów z optymalizacją tej gry i zaczęła mi się sypać. Ale to prawdopodobnie dlatego, że zaczęli ludzie randomowi wbijać. Ja cię sunę! Okej, okay, czyli progres zapisuję w taki sposób. Okay. Jakby było ciemno, to bym nawet nie zauważył, jak mnie to zabije. Takie XD trochę. Bo klikając klawisz V można gadać. A, na prywatnych nie działa. Siema Adi! Nie, nie męczę się. Męczyłem się jeszcze przed chwilą, próbując dokończyć Adventure Island 2, ale już na szczęście udało się ukończyć. A co do tego, żebyście mogli gadać w trakcie Enable Voice Chat, to w prywatnym pokoju pewnie też mogę to załączyć, tylko... Nie wiem, czy koniecznie chcę. O fuck! I znowu całą tę drogę! Czasem się nad tym zastanawiam, żeby włączyć voice chat, ale boję się, że trochę utonę, bo jestem taki, kurczę, że jak dużo osób... Tak właśnie też uważam, że byłoby uciążliwe, szczególnie, że jestem dość... Może tego nie widać jako, że jestem jedyny tutaj gadający, ale jestem dość introwertyczny. Jakby zaczęło się gadanie takie typowe, ludzi z Geometry Dasha, krzyczenie i takie tam, to ja bym siedział cicho, bym się zamknął niepotrzebnie. Czuję, że nie jestem stworzony do tego trochę. Od 2 godzin odpoczywam, bo dziś wyjątkowo byłem w pracy, wyzwali mnie. Trochę trzeba było porobić, ale plus taki, że trochę zarobię więcej. Okej. Pierdzielę te monety, nie będę, bo skoro one się nie zapisują, to i tak ich wszystkich nie dorwę. No to też, dlatego właśnie nie planowałem jakoś za bardzo włączać tego voice chatu. Już wcześniej byłem pytany przez Refixia chyba, przez innych, przez parę osób w ogóle, czy zrobić coś takiego. Mam ochotę zrobić coś takiego. Ale ja czuję, że to do takiego mojego trochę spokojnego stylu bycia, sposobu bycia, nie pasuje. Szczerze powiem. Byłby się zrobił za duży chaos po prostu. Może by się to lepiej oglądało na YouTubie, bo byłoby pewnie bardziej dynamiczne. Ale takie trochę nie moje. Dobra, co tu się dzieje? Pokażcie mi na drogę, dobra. No szczel piorun! Boże! Ile można czekać na piorun? Co jest? Co, czemu ja zginąłem? Co się stało? Halo? Czemu XD? Przecież tam nic nie... Tam był kamski tylko wybuchnięty, o co chodzi? Tam był jakiś kolec, którego nie widziałem? No skoczyłem, ale to tam nic nie było przecież, bo dalej jest Adventure Island, ale to nic. A tutaj, widzisz. No to mi zasłoniłeś po prostu, wybuchem. Dobra no, nic nie dostałem, trudno. Deep Rain. Quest complete, complete. Nice! W sumie można powiedzieć, że cały mój stream, jedna i druga część opiera się o platformery, tylko jedna w Geometry Dashu, a druga z NES-a. No. Do tej pory grałem w sumie w same platformery. Od bardzo dawna już gram tylko w platformery. No i lecimy z kolejną mapką Tech City by Nickname 09. Nickname 09. Ha, to całkiem śmieszne. Easy Demonek
bo dzisiaj chciałem sobie zagrać w coś prostego po tym, jak skończyliśmy Adventure Island 2, więc zabawmy się dalej. Przyjdzie taki dzień, że ukończysz Galaga. Nie, nie przyjdzie taki dzień, bo Galaga jest nudne. O, tam jakiś śpiący typ. O! Głos GLaDOS z portala. Star Force prędzej. Jakby mi się chciało, to znaczy, ale nie jestem fanem space shooterów. Zagrałbym, jakbym dostał taką rekomendację. Oh, fuck. Panie, nie wybuchajcie, bo nic nie widzę. Czemu te kolce są takie dziwne, krzywe jakieś? Kto to wymyślił, żeby je przekrzywić? Jezus. To są krzywe kolce. Co chodzi? Dobra. Thank you. Let's keep going. Dobra, idziemy. Nie kojarzę Star Force'a. Star Soldier chyba też. Śmieszny skok. Okej. Coś wcisnąłem. Przycisk. Okej. Prawie się przytuliłem do kolca. Co to był za głos? Alert jaki? Aha, wiem już co mam zrobić, dobra. W sumie nie byłem pewien do teraz. Musiałem się zorientować, co ja mam właściwie poczynić, żeby to się udało. Kok na odwróconej grawitacji z różowym jumperem. Jump orbem. Świetnie. To co lubię, to co tygryski lubią najbardziej. No nie mogę doskoczyć tu w ogóle, o co chodzi? Gdzie są moje skille? Co się z nimi stało? Ty, no nie mogę tego skoku zrobić, nie wiem. Czy skoku? Zmiany grawitacji tutaj nie mogę. Dora niedawno wrócił, jak super. Ta uśmiechnięta emotka taka standardowa, która daje... Tunk! Jestem! Udało się, jestem. A, dobra. Ja zawsze zakładam, że hitbox tych kolców jest lekko mniejszy niż te kolce, ale w przypadku tych małych to się nie sprawdza. Dobra. What? Śmieszne, że muszę zbierać te klucze. Dobra, o, wow. What? Aha. O, fuck. Całą tę drogę jeszcze raz muszę zrobić. Niedobrze. Okej. No i git. Dobra, teraz wrócić tędy. Że to ci każą robić dwa razy, to jest dramat jakiś. Dobra. No i gicik. Let's go! Nice work. Thank you! Finish this? To już? Moje ulubione skoki tu są. Ja po Adventure Island czuję się zbyt niepewny siebie. To nie jest dobry pomysł, te skoki. No, to akurat był łatwy skok. Serio, na nim zepsułem.
O matko, tu jest szybkie klik, klik. O Jezus, jak ja nie lubię klik, klik. No te klik, kliki zawsze mi wychodzą za 55 razem. Naprawdę muszę długo się przyzwyczajać, żeby te klik, kliki mi wychodziły dobrze. No ale nie będzie tutaj tak takiego poziomu absurdu, jaki prezentował Melt, czy Speedtek, czy podobne mapy. No. No, serio? Nie doskoczyłem? Czy jestem głupi? Czy ja ci wyglądam na durnia? Poszła! Ujęcie 3! Akcja! Czy ja jestem głupi? Czy ja ci wyglądam na durnia? Może jednak jestem głupi. Ho. What the? Czemu tu jest ślisko? Co to było nagle, że się zrobiło ślisko? Aha, bo ja zawsze jak dostanę ten... Po tym buście zawsze jest ślisko, faktycznie. Ja ci dam practice. Ja nie potrzebuję żadnego practice. Dawaj practice. Ja nigdy nie używam practice. Jestem dobrym playerem, prawie czasem. Nie, Adi. Moje nerwy... Ja to już kiedyś powiedziałem. Z poprzednią mapą ci poszło gorzej, Pawciu. Ja to już kiedyś powiedziałem, ale moje nerwy są ciche. Jak ja się naprawdę denerwuję, to nie mówię za bardzo. Na pewno tego nie pokazuję w taki sposób. Chociaż czasem ja rzucę sobie taką soczystą, no. Wiecie. I wtedy to definitywnie jest nerwowe. No. Dzięki za GG. O, no i kolejne zrobione.